Sobie na herbatkę nazbieram cikaruża, ale my tu jesteśmy z zupełnie innego powodu. Otóż chciałam was przeprowadzić w bardzo ciekawe miejsce. Byście obejrzeli ciekawy artefakt. Jest to głaz oficjalnie porodowcowy. Otóż wyobraźcie sobie, że lodowiec. Tak, tak, lodowiec zostawia takie ślady. Widzicie to? I lodowiec nosi skały tej wielkości. Ja bym chciała, żeby się może pan Zalewski wypowiedział, jakim cudem lodowiec zostawia takie ślady. Czy nie jest to przypadkiem ślad obróbki maszynowej? Albo że kiedyś ten kamień był miękki i dopiero po jakimś czasie stwardniał. No, oficjalnie jest to odłupek, czyli była sobie skała gdzieś tam niedaleko, kilkanaście kilometrów stąd, i lodowiec ją sobie przyniósł. Aj, śliska. No, nie jestem tego taka pewna. Oczywiście były próby odłupywania tego komulca, ale to jest duże. Wcale nie tak łatwo odłupać. Ślisko tutaj. Muszę bardzo uważać. Jest już on porośnięty roślinnością. Ile go tam jest pod ziemią, tak naprawdę nie wiadomo. Może drugie tyle, może trzecie. Nie mieści się w kadrze. Jest naprawdę duży. Część wygląda rzeczywiście na próbę odłupania, ale tak jak mówiłam, nie jest łatwo odłupać taki ogromny głaz. Jeśli to jest czubek góry, zanurzonej w 100 metrach piachu i gliny. Kiedyś był pod ziemią, on został odkopany, czyli on był zupełnie, zobaczcie, tu jest poziom terenu, o, i poziom terenu jest mniej więcej tu, widzicie, czyli jakiś metr. I on tu wystawał tylko trochę i zaczęto go odkopywać, odkopywać, odkopywać i odnaleziono takie ostre fragmenty. Może to był kiedyś jakiś kamieniołom, a teraz go nie ma. Ja bym bardzo chciała, żeby pan Zalewski tutaj przyjechał i zbadał. Próbkę może sobie pobrać. Jak widać, jest on ogólnodostępny. Każdy może sobie tutaj przyjść, kanapki zjeść, soczek wypić. Tutaj podsadzimy z dołu. Śmieci trochę tu jest, no, to normalne. Nie wiem, ile mi jeszcze zostanie miejsca. Nagrywam tylko ten fragment przyziemny. Ojej, ile tu krzaków. To niestety jest coraz gorzej dostępne, ale widzimy, że jest on piękny, gładki. Czy tak wygląda naturalny kamień? No ja mam pewne wątpliwości. Tutaj proszę zobaczyć, jaka krawędź. I to podobno było ręcznie odłupane? Tak? Pociąg przejechał. Ręcznie? To? Bez maszyn taką krawędź? No dobra, róbcie. Pokażcie mi, że można takie rzeczy zrobić ręcznie. No to mogło być odłupane, ale czy to wygląda na odłupane? No nijak nie wygląda na odłupane. Wygląda, jakby jakaś łycha tu przejechała, jakiś taki. Nie wiem.
I takich śladów jest tu więcej. O, tu jest ten okrągły. Trochę jest przesypany, ale tu jest po łuku takie coś. Czyli tak jakby on się przekręcił, albo coś się przekręcało po nim. O, tu też jest ten łuk, widzicie? O, 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 o. No to... To ma taki przekrój. Coś tu takiego pojechało. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, co to jest. Nawet nie próbuję zgadywać, bo się na tym nie znam. Ale może ktoś się z nas próbował to wytłumaczyć, bo do mnie nie przemawia tłumaczenie, że takie ślady zostawia lodowiec. Albo ludzie z ciupaskami. Nie. Tutaj jakiś odłupek był. No to mógł zrobić człowiek, tak, bez użycia narzędzi specjalnie. O, a tutaj znowu mamy resztkę tego połuku. No, nie wiem, co to jest. W każdym razie obok Mszczynowa, no tak kilkanaście kilometrów od, jest taki ciekawy artefakt. Później wam dam zdjęcia archiwalne jego. Także dziękuję za uwagę i dziękuję za wspólne oglądanie filmu.